Witamy was wszystkich bardzo serdecznie, Dawid Szymczak, Michał Gaca z tej strony. Dzisiaj kolejny odcinek Ligi Mistrzów. Zapowiadamy wam kolejne spotkania, które dzisiaj odbędą się oczywiście o standardowej godzinie 20:45 w tej najbardziej emocjonującej lidze świata, tak? Lidze Mistrzów. Dokładnie tak. Dzisiaj kolejna dawka emocji. FC Porto w Szwajcarii zagra z FC Basel, natomiast Schalke 04 podejmie Real Madrid na własnym stadionie. Rywalizacja FC Porto z FC Basel z pewnością nie przyciągnie tak dużej ilości kibiców przed telewizory, jak chociażby mecz czy wczorajszy PSG kontra Chelsea, czy ten dzisiejszy Realu Madryt z Schalke, natomiast jest to spotkanie o tyle ciekawe, że te zespoły są dość wyrównane i szanse można oceniać tak, nie wiem, 50 na 50, gdzieś tak. Tak. Faworyta ciężko wskazać i my skłanialibyśmy się ku remisowi, ale jak wyglądała droga do tej 1/8 obu zespołów? W fazie grupowej teoretycznie trudniejszą drogę mieli zawodnicy FC Basel, ponieważ musieli rywalizować z Królewskimi oraz The Reds, którzy byli absolutnymi faworytami do wyjścia. No i faktycznie Real Madrid wyszedł z pierwszego miejsca, natomiast z drugiego miejsca właśnie wyszli zawodnicy z Szwajcarii, zostawiając za sobą oczywiście Liverpool. Z kolei FC Porto swoją fazę grupową zakończyło na pierwszym miejscu. Jest jednym z trzech zespołów, które dotąd nie zostały pokonane. To obok Chelsea, Londyn i Real Madrid trzeci taki zespół. Przegrał nawet Bayern Monachium na przykład z Manchesterem City, no a jednak Portugalczycy tej goryczy porażki nie zaznali, no i teraz wszyscy w Portugalii też liczą na to, że ta dobra seria zostanie podtrzymana. FC Porto prezentuje również dobrą formę na krajowych boiskach, ponieważ wygrało ostatnie 4 spotkania oraz strzeliło w tych spotkaniach 12 bramek i tracąc tylko jedną. Piłkarze z Bazylei w tym roku kalendarzowym rozegrali tylko 2 oficjalne spotkania, bo ta ich runda dopiero tam rusza. No i po pokonaniu 4-2 Grasshopperu przyszedł remis 1-1 ze Sionem. Gospodarze do dzisiejszego spotkania przystąpią w osłabieniu, ponieważ zabraknie Fabiana Szara oraz Iwana Iwanowa. Z kolei trener gości nie ma absolutnie żadnych zmartwień, ma całą kadrę, może wybierać, selekcjonować, no i wystawić się ostatecznie najsilniejszą jedenastkę. Z kolei teraz przechodzimy do tego ciekawszego, niosącego większe emocje spotkania. Gelsenkirchen spotka się ze sobą miejscowe Schalke z obrońcą trofeum, z Realem Madryt. Absolutnym faworytem wydaje się oczywiście ekipa królewskich, ponieważ są drużyną bardziej utytułowaną i wiadomo, to jest jednak klasa, drużyna Realu Madryt to zawodnicy, którzy udowodnili swoją wartość na arenie międzynarodowej i oni faktycznie, no co tu dużo mówić, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, przed takimi nazwiskami warto się zatrzymać, tak? No i teraz pytanie, czy skończy się tak jak w tamtym roku wynikiem 6-1 na stadionie właśnie w Gelsenkirchen? Popis BBC, każdy po 2 bramki, 2 Benzemy, 2 Bale'a i 2 Cristiano. To był prawdziwy majstersztyk, pokaz siły. No i tam w 1/8 finału Real Madrid rozpoczął swoją drogę po ostateczną decimę. Carlo Ancelotti przed wczorajszym treningiem, już kończącym cykl przygotowań do tego meczu, powiedział piłkarzom, że panowie, tutaj rozpoczęliśmy marzenia rok temu, dzisiaj też możecie zacząć marzyć. Carlo Ancelotti powiedział, że każdy rywal zasługuje oczywiście na szacunek. To było w kontekście tego spotkania w ubiegłym roku, w którym to właśnie tak wysoko zwyciężyli z Schalke. A historia meczów obu drużyn nie ma żadnego znaczenia. Real Madrid ma swoje problemy i poza takimi psychologicznymi, gdzieś około futbolowymi, są też takie stricte futbolowe. Nie gra dobrze na wyjazdach w ostatnich tygodniach. Tutaj nawiązujemy do porażki 4-0 na Vicente Calderon z Atletico oraz wcześniej stracili też punkty z Valencją na Mestalla. Dokładając oczywiście do tego, co powiedział Dawid, czyli do meczów wyjazdowych problemu z nimi, to może również wystąpić problem z przemęczeniem i taką rotacją w składzie. Wielu piłkarzy jak Cristiano, Bale czy Toni Kroos gra praktycznie od pierwszej do ostatniej minuty we wszystkich meczach. Cristiano sobie tą przerwę wymusił swoim niesportowym zachowaniem, no ale Bale i Kroos, przede wszystkim Niemiec, gra przez cały czas przez co? No, przez brak zmienników. Hesse, który zazwyczaj w poprzednim sezonie potrafił bardzo dobrze zastępować obie królewskie gwiazdy, tak w tym sezonie jest kompletnie bez formy, bo jeszcze tak naprawdę nie powrócił ten Hesse po tej ciężkiej kontuzji i zerwanych więzadłach, natomiast Niemca zupełnie nie ma kto zastąpić, bo Asier i Aramendi no jest patologią w środku pola Realu Madryt, a Lucas Silva w składzie królewskich jeszcze się nie zaaklimatyzował, bo przebywa tam po prostu za krótko i na taki mecz jak dzisiejszy może
Carlo Ancelotti z niego raczej nie skorzystać. Drużyna Schalke obecnie nie ma zbyt wielu powodów do optymizmu, ponieważ co prawda zdołali zremisować na początku lutego mecz z Bayernem Monachium, ale na przykład w ostatni weekend przegrali z Eintrachtem Frankfurt 1-0, przez co spadli na czwarte miejsce w ligowej tabeli. Kończąc dzisiejszy odcinek, powiedzmy jeszcze słówko o nieobecnych. I tak w Realu Madryt przetrzewionym kontuzjami całkowicie zabraknie Jamesa Rodriguez'a, Fabio Quintrao, samego Khedira, Luki Modricia, no i tego, który w poprzednim roku ten finał dla Realu uratował, Sergio Ramos. Natomiast pod znakiem zapytania w drużynie gospodarzy stoi występ. Nie, na pewno nie zagra podstawowy bramkarz, czyli Ralf Farman. To prawda. Natomiast prawdopodobnie na boisko nie wybiegnie Julian Draxler oraz Jefferson Farfan. I Leon Goretzka, tak? To wszystko w dzisiejszym odcinku i tradycyjnie zapraszamy Was też do śledzenia naszego Facebooka, link jest w opisie, oraz strony ligamistrzów.com. Dziękujemy za uwagę.